Droga UE, Zielony Ład, wsadź sobie w zad. Stop dyktaturze. Co jest takiego najgorszego w tym Zielonym Ładzie? Wysokie koszty energii, jakie musimy ponosić. To jest w tej chwili ukryte. Nie jest, ludzie nie mają pełnej wiedzy. Natomiast no, dotyka to całe przetwórstwo. Na przykład branżę mleczarską mocno dotyka. Polska musi wyeksportować 1/3 mleka i to jest głównie eksportowane w formie mleka w proszku, który wymaga sproszkowania, tak? Trzeba to i to jest energochłonny proces po prostu. No jeżeli 60% ceny gazu to są podatki, no to taki proszek, mleko w proszku na jakimś tam światowym rynku jest skazane na porażkę, tak? Unia Europejska działa w takim razie na niekorzyść krajów członkowskich, bo nie strajkują tylko rolnicy w Polsce, ale też w Niemczech, we Francji. W tej chwili sobie wielu zdało sprawę, na czym to właśnie wszystko polega i zaczęli, po prostu są, gospodarstwa bardzo kiepsko stoją finansowo w tej chwili. Są, teraz trzeba dużo zainwestować w nowy sezon, natomiast konta świecą pustkami. I dlatego ludzie są zdeterminowani, żeby zaprotestować. Właśnie rolnikom się wypomina to, że jeżdżą nowymi ciągnikami, nowymi traktorami, to wszystko z Unii Europejskiej, a teraz narzekają na Unię. Jak to wygląda właśnie tak realnie? Te ciągniki, te profesjonalne, naprawdę duże gospodarstwa to kupują za swoje pieniądze, bo one i tak były wcześniej wykluczone z tych programów. No jedynie dopłaty takie obszarowe dostają, ale tak jak modernizacja, to raczej nie była dla nich. Kolejna sprawa, że no warto by tam zajrzeć, kto jest w dowodzie rejestracyjnym, bo oni często płacą, to są maszyny w leasing wzięte i oni po prostu nie są ich właścicielami. Także myślę, że teraz jak jest, trzeba zacząć nowy sezon i tak jak wspomniałem, zainwestować, a nie masz czego, bo za zboże się dostaje połowę pieniędzy, jakich oczekiwaliśmy. A te nawozy, czy no, nie spadły tak mocno, tak? Czyli realnie rozgoryczenie jest, panuje duże rozgoryczenie. Realnie rolnicy mogą teraz wyjść na minusie, tak? No cały, oczywiście. W tej chwili to jest, no autentycznie konta świecą pustkami i nie ma z czego po prostu. No już teraz Unia Europejska coś tam mówi o rekompensatach za straty. To są takie działania doraźne, tak? To są takie działania na krótką metę, a wygląda na to, że w jakiejś tam dłuższej perspektywie, no to Unia chce mocno zredukować rolnictwo. No, to są tak naprawdę... Tam są prowokatorzy, chcą wejść siłą do środka. Nie pozwalajcie, żeby ktoś wchodził siłą, bo wtedy przegramy. Oni to robią celowo. Trzech osiłków, jeden taki wielki, jeden gówniarz 20-letni i trzeci. Nie dajcie się sprowokować, żeby przełamywać barierki. Oni tylko na to czekają. Ja powiedziała policja, jeden z policjantów, że powinienem się wynosić, bo opowiadam dyrdy mały. Boi ich prawda, boli ich strasznie prawda. Nie dajcie się oszwabić, łopy. Ja jadę dalej. Szerokiej drogi. Dzięki. Właśnie dochodziło do jakichś incydentów do tej pory? Nie zauważyliśmy. My byliśmy raczej tak w środku tego przemarszu, więc... Bo no, były wcześniej głosy takie, żeby uważać na prowokatorów. Znaczy to już z tym to się zetknęliśmy już na tych protestach, na blokadach dróg. Tydzień temu. Tak, już wtedy widzieliśmy, że zaczęli się jakieś osoby tam pojawiać i jakieś... Po prostu takie pokrzykiwania, takie robienie takiego zamieszania było, nie? To już z tym się spotkaliśmy już tydzień temu. Wynajęci wszystkiego. No. A jak z tym plakatem z Putinem, tak? Ludzie są, naprawdę, jeśli ktoś komuś grozi bankructwo i zabór, po prostu utrata gospodarstwa, to ja sobie wyobrażam, że on może dużo napisać, nie? Bo nim się nikt nie interesuje. Także no, są przyparci do muru niektórzy rolnicy.